Rok 2024 rozpoczął się w Pruszczu Gdańskim z wielkim rozmachem. W domu Widemana kolejna wystawa. Tym razem dzieł mistrza Marka Okrasy. Bardzo mocne uderzenie na początek sezonu. Marek Okrasa, malarstwo realistyczne, współczesne, europejskie. Malarstwo, które jest takim, powiedziałbym sobie, absolutnie topem w tej chwili, jeżeli chodzi o dobrą sztukę w Polsce. Marek rzadko kiedy robi wystawy autorskie. Postanowił zrobić ją właśnie tutaj w domu Widemana w Pruszczu Gdańskim. Bardzo się cieszymy, że udało się złożyć tą synergię. Tak otwieramy bardzo intensywny sezon, no bo potem Chagall, w międzyczasie francuscy moderniści, malarstwo gdańskie. Będzie się działo, serdecznie zapraszam przez cały rok. Warto nas śledzić. Dom Widemana to miejsce, w którym na pewno warto bywać. Nie tylko znane nazwisko, ale też naprawdę piękne obrazy. 9 prac, które tworzą jedną historię. Wszystkie piękne, kolorowe, z takiego świata luksusu, tak bym powiedział, więc wszystkich tutaj serdecznie zachęcam, żeby przyszli do domu Widemana. Jak zawsze za darmo, jak zawsze wysoki poziom. Obecni na wernisażu mieli niepowtarzalną okazję, aby porozmawiać z samym artystą. W domu Widemana w Pruszczu Gdańskim spotkałem się z bardzo miłym przyjęciem i z bardzo ciekawą osobą, z panem Bartoszem Gądkiem. Mamy wspólne zainteresowania, mamy mnóstwo tematów, o których możemy bez końca rozmawiać. Można powiedzieć, że to miejsce jest tak samo piękne jak Dworek Sierakowskich w Sopocie, który jest dla mnie bardzo dobrze poznanym i też w którym były wystawy. To było na pewno pierwszym sygnałem do tego, że tutaj trzeba po prostu pokazać swoją pracę. Moje inspiracje to są pomysły, które zbieram w czasie wyjazdów, podróży. W pracowni można powiedzieć, że powstają realizacje z tego. Bardzo dużo obserwuję też malarstwa i komiksu, który tutaj akurat w tej wystawie bardzo, bardzo mocno wszedł mi do głowy, zdominował nawet technikę. Nie jestem oczywiście w tym momencie tutaj jako ilustrator, tylko jako malarz, ale tutaj inspiracja komiksem amerykańskim, rysunkiem japońskim, który jeszcze dodaje pewnej elegancji temu myśleniu o rysunku, jest bardzo duża. Po raz pierwszy w domu Widemana zagościła także pani wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz. Jestem tutaj pierwszy raz, to prawda, natomiast o tym miejscu już wiele słyszałam. Nie tylko od mieszkańców Pruszcza Gdańskiego, ale również, jak się okazuje, od mieszkańców Gdańska, którzy odwiedzają to miejsce. Więc z wielką przyjemnością tu przyjechałam. Już z zewnątrz widać, że budynek ma w sobie taką duszę, taki klimat. Muszę powiedzieć, że wspaniałe miejsce. Te obrazy są inspirujące. Niby w tym samym klimacie, a każdy jest inny i tak naprawdę można by tutaj wiele opowiadać. Więc dla mnie takie nowe doświadczenie. Jak zwykle, wszyscy goście byli zachwyceni. Bardzo cieszę się, że każda kolejna wystawa przyciąga coraz więcej osób. No dzisiaj naprawdę tłum. Marek Okrasa mówił o tym, jak przechodził cały etap tworzenia od szkicu właśnie do koloru, do tej czarnej kreski, która jest imponująca. Także słuchajcie Państwo, zapraszam, warto przychodzić na wystawy, bo każda wnosi zupełnie inne odczucia. Także naprawdę to jest świetne miejsce i fajnie, że możemy jako mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego, powiatu, spotykać się, rozmawiać przy okazji i podziwiać dzieła różnych artystów. Generalnie po okresie świąteczno-noworocznym wszyscy są spragnieni obcowania ze sztuką, o czym też świadczy frekwencja tego dzisiejszego wernisażu. Także jak zapewniali nawet organizatorzy, dzisiaj mocne wydarzenie na początek roku. Zachęcam mieszkańców Pruszcza, jak i okolic do zwiedzania tej wystawy do bodajże 3 marca tego roku. Wrażenia są niesamowite. Miałem przyjemność chwilę rozmawiać z panem Markiem, w związku z tym bardzo barwna postać, bardzo otwarta. Już się wstępnie umówiliśmy na spotkanie po wystawie. Nawet pan Marek zdecydował się narysować krajobraz Żuławski na szybko, także bardzo serdecznie mu dziękuję. Mam nadzieję, że uda się ten element, tę jego sztukę zlicytować na najbliższej aukcji.
Na samym wstępie chciałam bardzo serdecznie podziękować za tą możliwość, że mogę uczestniczyć w tym wydarzeniu, gdyż nie będę ukrywać, że twórczość Marka Okrasy od wielu lat, dawno temu mnie tak naprawdę urzekła, więc cieszę się, że mogę zobaczyć na żywo te obrazy, no i oczywiście poznać tutaj twórcę. Także bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i gratuluję takiego wydarzenia. Co jeszcze w najbliższym czasie wydarzy się w Pruszczu Gdańskim? Już niebawem, bo w kwietniu, zapraszamy już dziś, bo mamy karnawał, ale chcemy sobie przedłużyć święta wielkanocne i 4 kwietnia zapraszamy na bal. Mieliśmy go jesienią, było bardzo wiele osób, które chciały się z nami pobawić i zapraszamy na wiosenny bal. Także wszystkich zapraszamy do urzędu, mamy już zaproszenia. Proszę przynieść ze sobą kartę mieszkańca Pruszcza Gdańskiego i odebrać zaproszenie. Wszystkich serdecznie zapraszamy do odwiedzania domu Widemana oraz na wystawę mistrza Marka Okrasy, która potrwa do 3 marca. Polecamy również zobaczyć Półmrok, czyli groza na ścianach domu Widemana oraz Postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.